Matura z biologii z maja 2018 roku. Nowa podstawa programowa, zadanie 10. Na poniższym zdjęciu przedstawiono budowę skóry typową dla wielu przedstawicieli pewnej gromady kręgowców lądowych. Zadanie 10.1 Określ przynależność systematyczną, gromadę zwierzęcia, od którego pobrano tkankę, a następnie wykonano przedstawiony preparat. Odpowiedź uzasadni, wskazując jedną cechę budowy skóry charakterystyczną dla wszystkich zwierząt zaliczanych do tej gromady. Moi drodzy, w zadaniu mamy dwa czasowniki operacyjne: określ oraz uzasadni. Określ oznacza wskazanie nazwy plus krótki opis. Uzasadni wymaga odniesienia się nas do pewnej cechy budowy, którą zaprezentowano tutaj, celem no, uzasadnienia określenia. Spójrzmy raz jeszcze na ilustrację. Widać na niej cienki naskórek, stosunkowo dobre unaczynienie, choć nie jest ono oznaczone na ilustracji. Zakładam, że są to przekroje naczyń tuż pod naskórkiem. Na podstawie tego rysunku, oczywiście. Do tego widzimy gruczoły śluzowe w skórze właściwej oraz gruczoły jadowe. I to właśnie gruczoły jadowe oraz gruczoły śluzowe powinny nam jednoznacznie wskazać na gromadę. Płazów. Gromada, czyli gwoli ścisłości, mamy do wyboru przede wszystkim ryby, płazy, właśnie gady, ssaki i jeszcze ptaki. W przypadku gadów brakuje nam łusek pochodzenia naskórkowego. Jeżeli chodzi o ryby, to nie ma oczywiście łusek pochodzenia ze skóry właściwej. Co do ptaków, również nie widzę żadnej wskazówki. Jeśli natomiast chodzi o ssaki, to gruczoły jadowe mogą zdarzyć się u ssaków niższych, na przykład, jak chociażby dziobak, ale gruczoły śluzowe tu nie pasują. W każdym razie, jeżeli chodzi o płazy, to jak powinno wyglądać nasze uzasadnienie określenia? Należy napisać, że przyczyną naszej klasyfikacji są gruczoły śluzowe, bo każdy płaz je ma, a nie każdy płaz jest jadowity. Nie każdy płaz ma gruczoły jadowe. Popatrzcie na przykładowe rozwiązania. Płazy, ponieważ w skórze są obecne liczne gruczoły śluzowe. Czyli mamy określenie, a na dobrą sprawę podaliśmy nazwę, ale to już jest detal, bo te dwa czasowniki podaj i określ są stosunkowo blisko siebie i do tego mamy uzasadnienie czyli liczne gruczoły śluzowe. Specjalnie powiedziałem wcześniej o unaczynieniu, gdyż jest ono dopuszczalną odpowiedzią. Niemniej jednak, jeżeli miałbym się doczepić klucza CKE, to tutaj miałbym punkt zaczepienia, mianowicie skórek jako tkanka nabłonkowa nie może być unaczyniony. Chyba że przez pojęcie ukrwione, egzaminatorzy rozumieją to, że w jego sąsiedztwie znajduje się duża ilość naczyń krwionośnych, to wtedy ok, tak? Nie jest uznawany cienki naskórek. Moi drodzy, określenie cienki gruby to jest dosyć względne, więc ja tutaj uważałbym na tego typu określenia. W każdym razie jedna i druga cecha jest związana z wymianą gazową przez skórę. Tylko właśnie unaczynienie wynika nam w jakiś sposób z tego rysunku, jeżeli się dobrze przypatrzymy. Natomiast cienkość na skórka nijak nie będzie do tego pasowała. Jest to zbyt ogólne określenie, zbyt względne określenie. Zadanie 10.2. Dla każdej z wymienionych warstw skóry podaj nazwę listka zarodkowego, z którego ta warstwa się rozwija. Moi drodzy, mamy do wyboru trzy listki zarodkowe. Jest to ekto, endo i mezoderma. Skóra właściwa jest tkanką łączną, a tkanki łączne rozwijają się z mezodermy. Na skórek natomiast to tkanka nabłonkowa i ona może rozwijać się z każdego listka zarodkowego. Niemniej jednak u kręgowców na skórek rozwija się z tej najbardziej zewnętrznej, czyli ektodermy. Takie też rozwiązanie przewiduje wzorzec odpowiedzi, i za nie otrzymacie jeden punkt. Zadanie 10.3. Wykaż, że gruczoły jadowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu, którego budowę skóry przedstawiono na zdjęciu. Czasownik operacyjny wykaż wymaga od nas tego, aby wykazać zgodnie z nazwą że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy podanymi w treści, pytania, informacjami. Interesują nas gruczoły jadowe oraz ich rola w funkcjonowaniu tego organizmu. Najprościej odnieść się do, myślę, oczywistej funkcji gruczołów jadowych czyli ochrony przed drapieżnikami. Ważne jest też to, aby wspomnieć, że gruczoły jadowe wydzielają jad. Co prawda, nie jest to wymagane w przykładowych rozwiązaniach, ale myślę, że dopełnia taki związek przyczynowo-skutkowy i zapewnia nam wykształcenie dobrego nawyku, czyli formułowania odpowiedzi, która jest w pełni spójna. Za to pytanie możecie otrzymać jeden punkt i zobaczcie przykładowe rozwiązania. Wydzielają one na powierzchnię skóry substancje toksyczne, które służą do obrony przed drapieżnikami. Gruczoły jadowe chronią przed pożarciem przez drapieżnika. Jad może być trujący dla drapieżnika, który chciałby zjeść takiego płaza, dlatego chroni go przed pożarciem. Uwaga! Nie uznaje się odpowiedzi zbyt ogólnych, na przykład pełnią funkcję ochronną. Unikajcie, moi drodzy, raz jeszcze powtórzę, zbyt ogólnych odpowiedzi, czyli pełnią funkcję ochronną, tak jak w tym przypadku, ale też, że coś tam ma wpływ, bo, tak jak wspominałem, przy którymś zadaniu maturalnym, wszystko może mieć wpływ na wszystko. Zatem, takie odpowiedzi są zbyt bezpieczne i praktycznie zawsze poprawne, dlatego nie mogą być prawidłowe. Jeżeli chcesz być na bieżąco z rozwiązaniami zadań maturalnych, subskrybuj kanał Akademii Białego Fartucha.